nastroje przed meczem? Jak najlepsze. Jak z takiego wyniku się spodziewać? Wyniku się nie spodziewamy, grunt żeby była was. Jakiego wyniku się dzisiaj spodziewacie? No wygranego. No ze 2-0. I też wygrano. Trójeczka do przodu. Czy fakt, że Radomia gra mecz z Koroną wzbudza wśród was jakieś dodatkowe emocje? No wiadomo, tyle lat czekaliśmy na ten mecz, żeby się spotkać z Koroną. Wtedy wygraliśmy w Kielcach. Teraz w Radomiu myślę, że będzie jeszcze większe zwycięstwo. Wie pan, no z Koroną, ogólnie z Kielcami raczej w Radomiu się nie lubimy, także gdzieś to potęguje taki fakt, że jest rywalizacja. Ale to dobrze, pozytywne emocje, także... Pan pamięta te czasy, kiedy Radomiak grał w Ekstraklasie? Oczywiście. Oczywiście, jestem kibicem Radomiaka od blisko 50 lat, ale myślę, że w chwili obecnej Radomiak ma najlepszą drużynę w historii i pewni jesteśmy wszyscy i życzymy oczywiście naszym chłopakom awansu. A jak pan wspomina te czasy występów Radomiaka w Ekstraklasie? Wtedy była dosyć ciekawa sytuacja, bo tak jak wszyscy twierdzą, była zawiązana spółdzielnia po to, żeby Radomiak spadł z Ekstraklasy. Tak niestety się stało, ale po tym awansie Radomiak już zagości na stałe w Ekstraklasie. Jak Radomiak! Jest, a was nie znasz! Jak wrażenia po meczu? Super, super. Jestem dumny z naszych chłopaków. Dali z siebie wszystko, cały sezon. Normalnie super. A was Radomiak! Panowie, jak wrażenia? Jak wrażenia? Powiem panu szczerze, no tak. Jestem bardzo zadowolony, bo za mojego życia wygraliśmy w czwartej lidze, a teraz jedziemy w Ekstraklasie. I ciśniemy zresztą ligi. Jesteśmy w Ekstraklasie! Radom w Ekstraklasie, panowie! Tak. Dzieworeckie piwo jest! Pytania może? Chcemy stadionu! Chcemy stadionu! Mecz świetny, wreszcie awans po tylu latach. Młody jestem, ale bardzo się cieszymy. Z kolegami przyszliśmy, niestety na stadion już biletów nie było, ale no... Nareszcie, można powiedzieć. Zostajecie na fetę z piłkarzami? Zostajemy. No, taka okazja nie wiadomo, czy się jeszcze zdarzy. Jesteśmy świadkami czegoś pięknego, także trzeba zostać. Piękny wynik, Korona trochę zepsuła mecz w drugiej połówce, bo strasznie nerwowo grali, tak? Chcieli pokazać, że są derby regionu, tak? Nic, tylko się cieszyć, Radom jak Radom! Chcieliśmy zapytać, jak wrażenia? Super, naprawdę super. Nareszcie 36 lat czekaliśmy. Mam nadzieję, że to będzie to. Będzie Ekstraklasa nasza. A jaka atmosfera na panu? O, bardzo fajnie. Ja to pierwszy raz na takim jestem, więc bardzo fajnie, tak? Pozdrawiamy wszystkich kibiców Radomiaka. To dla nich. Ten zwycięstwo jest dla nich wszystkich. Bawimy się, kurde. Radom!